Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w pierwszym odcinku w nowym roku. Pani, a ta Tesla to benzyna czy diesel, a może gaz? Pierwszą informacją, od której sobie zaczniemy, jest dosyć zaskakujący wynik Volkswagena w sprzedaży samochodów elektrycznych. W 2019 roku Volkswagen sprzedał nieco ponad 70 tysięcy samochodów elektrycznych, BEV-ów tak zwanych, czyli Battery Electric Vehicles. PHEV-ów nie liczę, czyli samochodów typu plug-in, których też trochę przybyło, ale w 2020 roku Volkswagen zwiększył sprzedaż elektryków o 214% i sprzedał ich łącznie 231 600 sztuk, co jest bardzo dobrym wynikiem, porównując chociażby do Tesli, która sprzedała w 2020 roku 500 000 samochodów, więc mocno Volkswagen goni i wiele osób twierdzi, że Volkswagen jest firmą, która ma największą szansę, żeby dogonić Tesla pod względem sprzedaży i produkcji samochodów elektrycznych i myślę, że statystyki faktycznie pokazują, że może to być prawdą. Grupa Volkswagena łącznie sprzedała ponad 56 tysięcy ID.3, 47 tysięcy Audi e-tron, 41 tysięcy Volkswagenów e-golfów, których produkcja się już zakończyła, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, 22 tysiące e-upów, no i tutaj na koniec zaskakująca liczba 20 tysięcy sztuk Porsche Taycan elektrycznego. To jest przeogromny wynik, to jest łącznie ponad 7% sprzedaży wszystkich samochodów Porsche w 2020 roku, więc też ta tendencja idzie w górę. Łącznie Porsche sprzedało 272 tysiące samochodów, z czego właśnie ponad 7% były to elektryczne Porsche Taycan. Niedługo rozpocznie się produkcja Porsche Kombi, czyli Porsche Taycan Gran Turismo. Myślę, że ten samochód też będzie cieszył się dużym powodzeniem w sprzedaży, ponieważ według mnie Taycan jest zbyt mały. Możecie sobie tutaj na górze zobaczyć mój film, gdzie porównywaliśmy Tesla Model S do Porsche Taycan i według mnie Porsche Taycan jest stanowczo za mały, szczególnie z tyłu, gdzie nie ma głębi takiego dodatkowego bagażnika, chociażby jak ma Tesla. Z przodu bagażnik jest o wiele mniejszy, dlatego w wersji kombi będzie o wiele praktyczniejszy na jakieś dłuższe wyjazdy. W czwartym kwartale 2020 roku sprzedaż Porsche Taycan wynosiła 9071 sztuk, co oznacza, że moce przerobowe, moce produkcyjne są wystarczające, żeby produkować taką ilość samochodów cały czas. Gdyby w trakcie każdego z kwartałów produkowano 9 tysięcy samochodów elektrycznych, dałoby to możliwości produkcyjne na 36 tysięcy samochodów. I to oznacza, że gdy Porsche Taycan Cross Turismo wejdzie do produkcji, to nie będzie trzeba się obawiać o długi czas oczekiwania, ponieważ widać, że moce produkcyjne są bardzo duże. Jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, to warto też tutaj powiedzieć o Norwegii, gdzie numerem 1 zostało też niespodziewanie według mnie Audi e-tron. Najlepiej sprzedawany, najchętniej kupowany elektryk w grudniu to była Tesla Model 3, jednak jeżeli chodzi o cały rok, to tutaj w tym zestawieniu wygrywa Audi e-tron. Volkswagen ID.3 też zaczyna już gonić, ponieważ gdyby ID.3 było sprzedawane od początku roku, pewnie by było numerem 1, ale ID.3 doszło aż na drugie miejsce, zaraz za Teslą Model 3, jeżeli chodzi o sprzedaż w grudniu. A gdy spojrzymy sobie na zestawienie całoroczne, to widzimy, że na pierwszym miejscu jest Audi e-tron z ilością 9500 samochodów, Tesla Model 3 na drugim miejscu 7700, no i o włos, a Volkswagen ID.3 wyprzedziłby Tesla Model 3, bo Volkswagen miał 7700 sprzedanych samochodów. Zabrakło dosłownie niecałych 60 samochodów Volkswagenowi, żeby wyprzedzić Tesla Model 3 w całorocznym rankingu. Gdyby Tesla nie miała tego swojego słynnego ciśnienia na koniec roku z dostawą samochodów, myślę, że wylądowałaby na trzecim miejscu, ale jak dobrze wszyscy wiemy, Tesla chciała osiągnąć swój wynik 500 000 samochodów w 2020 roku i dlatego to, co się działo przez ostatnie miesiące roku, przede wszystkim w grudniu, to było czyste szaleństwo. Nawet w Polsce to nam się mocno odbiło i Tesla jak najwięcej starała się zarejestrować samochodów, no i dzięki temu też wyprzedziła Volkswagena ID.3. Tesla Model Y jako kolejny model Tesli otrzymała Znowu po raz kolejny maksymalną ilość gwiazdek w kategoriach bezpieczeństwa we wszystkich testach zderzeniowych. Dodatkowo dostaliśmy informację, że model Y posiada najniższe ryzyko dachowania SUV-a w historii. Nawet model X nie wypadł tak dobrze jak model Y przy dachowaniu. A to za sprawą tego, że samochód jest trochę niższy, za sprawą tego, że ciężka bateria, która jest nisko położona, praktycznie przy samej jezdni, dodatkowo dobry rozkład masy. To wszystko powoduje, że samochód jest bardzo trudno wywrócić. I możemy sobie obejrzeć tutaj na filmach, tak jak widzicie, różne zderzenia i próby przewrócenia samochodu. I widzimy, że kierowcy i pasażerom niewiele grozi przy takich zderzeniach, ponieważ bateria cały czas chroni konstrukcję, cały czas chroni kabinę samochodu. Mieszkańcy Los Angeles mogli już w grudniu spotkać na drogach Amazon Electric Delivery Van, czyli samochód od firmy Rivian, który powstał przy współpracy z Amazonem, który będzie funkcjonował jako pojazd, którym będą dostarczane przesyłki Amazona. I możemy zobaczyć szczegółowe zdjęcia tego samochodu i to już nie są żadne rendery ani żadne filmy od producenta, tylko to jest ciężarówka, pojazd, który jest spotkany na drodze. I widać, jak szybko Rivian wyprodukował taki samochód, a to za sprawą tego, że mają ambitny cel. Sam Amazon zamówił 100 tysięcy takich furgonetek elektrycznych tylko dlatego, żeby dopełnić zobowiązania do przestrzegania paryskiego porozumienia klimatycznego, który mówi o tym, że do 2050 roku firmy muszą wyeliminować całkowicie emisje spalin, jakieś pojazdy, które emitują dwutlenek węgla, i dlatego Rivian stworzył przy współpracy z Amazonem, tak właściwie Amazon jest głównym inwestorem w Rivianie i Amazon dodatkowo wyznaczył sobie indywidualny cel o 10 lat krócej, czyli że do 2040 roku całkowicie wyeliminują emisje i będą mieli tylko pojazdy elektryczne i będą mieli 100 tysięcy takich furgonetek. Ambitnie. Jednak mi się najbardziej spodobał kamper na bazie Riviana, który możecie tutaj zobaczyć na zdjęciach. Mamy taki projekt, który bazuje na pojeździe GMC z lat 70. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby samochody elektryczne, żeby kampery były elektryczne, ponieważ zazwyczaj tak, jadąc kamperem, robimy po kilkaset kilometrów albo nawet jeździmy po danej okolicy, później sobie nocujemy na kempingu, gdzie zazwyczaj mamy dostęp do gniazda siłowego albo do zwykłego gniazdka, gdzie możemy podładować. I podróże kamperem myślę, że nie będą problematyczne, chyba że jedynie podróż do miejsca, do którego zmierzamy, czyli przykładowo jedziemy sobie z Polski do Chorwacji, no to ta podróż, wiadomo, że to jest tylko taki tranzyt, żeby dojechać do celu, a potem na miejscu już nie ma znaczenia, czy będziemy mieli dostęp do szybkich ładowarek, czy nie, ale i tak uważam, że to jest dobry kierunek i nie mogę się doczekać, aż powstaną takie pełnoprawne kampery elektryczne, które będziemy mogli sobie wynająć i pojechać gdzieś w podróż. Tesla wchodzi do kolejnego kraju, do Izraela. Tak jak Tesla ostatnio oficjalnie weszła do Polski, teraz wchodzi oficjalnie do Izraela. Jednak ciekawe jest to, że na początku Tesla wprowadzi tam tylko Model 3, nic nie wspomniała o modelu S i modelu X i być może ma to związek z tym, co może niedługo nastąpić, czyli odświeżenie modelu S i modelu X. Myślę jednak, że więcej się dowiemy na ten temat podczas gdy Tesla będzie publikowała swoje sprawozdanie finansowe i będzie to już pod koniec stycznia i wtedy są podejrzenia, że Tesla powie, czy Model S będzie miał jakiś facelifting, czy nie. Jednak z niektórych salonów w Stanach Zjednoczonych Tesla usunęła wszelkie modele S i modele X i również usunęli platformę, którą kiedyś Wam nawet pokazywałem, gdy byłem w Berlinie w serwisie. Była taka platforma, która pokazywała konstrukcję samochodu, czyli baterie plus silniki, i te platformy też z wielu salonów w Stanach Zjednoczonych zniknęły, co budzi po raz kolejny różne wątpliwości, różne pytania, czy Tesla coś planuje. To, że planuje, to myślę, że jest pewne, ale kiedy, co, to jest jedna wielka niewiadoma i czekamy z niecierpliwością na tę odpowiedź. Pamiętacie, jak kilka lat temu wszyscy śmiali się z ekranów Tesli? Gdy Tesla Model S weszła do produkcji już prawie 10 lat temu, wszyscy się śmiali, że tak duży ekran, który może być awaryjny, który jest niewygodny w użytkowaniu, który może razić użytkowników w trakcie jazdy. Do dzisiaj mam takie pytania, czy ten ekran nie razi. Wszyscy się śmiali, że Tesla postanowiła zrobić tak duży ekran w swoich samochodach. Dzisiaj obserwując rynek samochodów elektrycznych i wszystkich praktycznie producentów, widzimy, że każdy po kolei idzie w tą stronę i widzimy teraz, co przedstawił Mercedes kilkanaście dni temu. Przedstawił taki wielki ekran na całą szerokość samochodu, który składa się, to jest może nie ekran, ale taka jedna tafla szkła, która składa się z trzech ekranów. Jeden ekran, który jest za kierownicą, drugi ekran centralny i dodatkowy ekran po prawej stronie dla pasażera. I zobaczcie, jak sytuacja się obróciła, gdy kiedyś wszyscy się śmiali, a dzisiaj mam wrażenie, że każdy próbuje naśladować Teslę. Może nie naśladować, ale każdy idzie w tym kierunku, który Tesla wyznaczyła jakiś czas temu i jako pierwsza zastosowała tak wielki ekran do obsługi samochodu. Po raz pierwszy ten ekran powinniśmy zobaczyć w Mercedesie EQS, czyli w nowej elektrycznej S-klasie. Jakiś czas temu w internecie pojawił się film, jak Tesla Model 3 dojechała z San Francisco do Los Angeles, to jest mniej więcej 380 km, tylko na autopilocie, na samym FSD. I podczas całej tej drogi kierowca reagował tylko kilkukrotnie i tak naprawdę nie musiał tego robić, bo możemy sobie to zobaczyć na timelapsie. Raz się wystraszył i chwycił kierownicę, raz podczas ładowania musiał przejąć kierownicę, ale poza tymi drobnymi incydentami Tesla całą drogę pokonała praktycznie sama. I widzicie, jak teraz to mocno się rozwija. Pod koniec zeszłego roku widzieliśmy mnóstwo filmów, które użytkownicy wrzucali, ci użytkownicy, którzy dostali możliwość testowania FSD i widzieliśmy, jak jadą sobie przez miasto, ale teraz pojawił się pierwszy film, który pokazuje taką długą podróż, 380 km bez interwencji. Wyobrażacie sobie przejechać taką trasę z Warszawy do Krakowa bez żadnej interwencji? Tak naprawdę Model 3 mógłby tą trasę zrobić bez ładowania, więc nie musielibyśmy ani razu interweniować. A jeżeli jesteśmy już przy tej trasie, to warto dodać, że na trasie z Warszawy do Krakowa powstały dwie nowe stacje na Orlenach i to umożliwia podróż elektrykiem, który ma mniejszą baterię, jak na przykład Nissan Leaf czy jakieś Renault Zoe, czy coś mniejszego i mamy dostępną ładowarkę w Radomiu. I dalej jeszcze za Radomiem w kierunku Krakowa. Jak podaje portal Elektrowóz, pod Kutnem stoi już stacja Ionity. Jest to pierwsza lokalizacja w Polsce, gdzie Ionity zdecydowało się postawić swoje stacje ładowania o dużej mocy, 350 kW. Niestety są to tylko dwie stacje. Moje doświadczenie z Europy Zachodniej, z Niemiec, Szwajcarii, z Holandii, z Ionity jest takie, że zazwyczaj są tam po 4 stanowiska wzwyż. Możecie to zobaczyć na moim kanale, na różnych wyjazdach zagranicznych, jak i na naszym drugim kanale Niecodzienni, gdzie też często to pokazujemy. Ostatnio nawet jadąc do Szwajcarii pokazywaliśmy Wam takie stacje i są to zazwyczaj o wiele większe ilości, jednak w Polsce pierwsza stacja Ionity ma tylko 2 stanowiska, ale o dużej mocy, więc to jest plus, że nawet jak podjedzie sobie Porsche Taycan, to będzie mogło się naładować w miarę szybko i zwolnić, więc nie będzie takiego blokowania jak na 50-kach. Jeżeli chodzi o maksymalną moc ładowania, to 350 kW przyjmą tylko samochody, które mają instalację 800V, a takie samochody jak Tesla, czy powiedzmy Audi e-tron, czy te wszystkie inne, Kia E-Niro, e-Soul, posiadają instalację 400V, będą mogły ładować z mocą maksymalnie do 200 kW. Oczywiście o ile sam samochód pozwoli na przyjęcie tak dużej mocy. W tym momencie będzie to tylko Tesla Model 3. Poza tą pierwszą lokalizacją pojawiły się też nowe lokalizacje planowane. Jedna będzie na miejscu obsługi podróżnych Olsze na mopie w kierunku Gdańska, więc kolejna lokalizacja na autostradzie A1. Jedna lokalizacja będzie też na autostradzie A2 przed samą granicą, przed Frankfurtem i takie mamy 3 lokalizacje, z czego jedna już stoi i czeka na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego, co dla mnie jest bardzo dziwne, że Urząd Dozoru Technicznego tak długo zwleka z odbiorami stacji ładowania. Podobnie jest ze stacją ładowania Greenwaya w Łyszkowicach, jest to na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. Ta stacja ładowania od kilkunastu od kilkunastu już miesięcy czeka na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego, co jest dla mnie niezrozumiałe. Ja wiem, że problem wynika z dokumentacją, ponieważ producent infrastruktury ładowania musi dostarczyć odpowiednią dokumentację i pewnie tak samo będzie ze stacjami Ionity i będziemy długo czekać na odbiór. Według mnie Urząd Dozoru Technicznego powinien działać o wiele, wiele szybciej. Jeżeli nie mamy pewnych kompetencji, to albo powinni je nabyć, albo jakoś to obejść, ale tylko po to, żeby jak najszybciej uruchomić stację ładowania, ponieważ jak najszybsze uruchomienie stacji ładowania definiuje to, jak szybko będzie rozwijała się elektromobilność i no niestety żyjemy w Polsce i mamy takie przypadki, gdzie stacje potrafią oczekiwać naprawdę długo na odbiór. A niestety wszystkie stacje, tak jak ustawa mówi, wszystkie stacje ogólnodostępne muszą przejść odbiór UDT, dlatego podejrzewam, mogę się założyć teraz w ciemno, że z pół roku jeszcze ta stacja Ionity będzie czekała na taki odbiór. Zaktualizowana została również mapa z superchargerami Tesli w Polsce. Odeszła jedna lokalizacja, ale doszły 4 nowe. Odeszła niestety lokalizacja w Sieradzu, która myślę, że była kluczowa, bo była w centrum Polski i była przy autostradzie, przy skrzyżowaniu autostrady A1 i A2. Niestety ta lokalizacja nie wiadomo czemu zniknęła. Natomiast pojawiły się nowe lokalizacje, jedna w Warszawie, w Brzegu, w Gliwicach i w Gdańsku. Mam nadzieję, że to, że Tesla teraz jest oficjalnie w Polsce, spowoduje, że przyłożą się do tego, żeby postawić więcej superchargerów i liczę na to, szczególnie gdy posiadam Teslę z darmowym dożywotnim ładowaniem, bo każda taka kolejna stacja ładowania w Polsce oznacza to, że muszę się mniej stresować jazdą i przede wszystkim nie muszę za to płacić. Na zakończenie standardowo przeniesiemy się do fabryki w Berlinie, gdzie możemy zobaczyć, że fabryka już nabiera mocno kształtów, już większość budynków jest pokryta dachem, więc już nawet nie możemy zobaczyć, co jest w środku. Tak jak jakiś czas temu pokazywałem Wam maszynę odlewniczą, którą wstawiono do jednego z budynków. Już pojawiają się okna, jak dobrze pójdzie, budowa zostanie ukończona w terminie. I wtedy mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wyjedzie z tej fabryki Tesla Model Y. No i liczę na to, nie mogę się doczekać. Sami z Damaris myślimy o zakupie modelu Y, więc na pewno będziemy szczęśliwi, jeżeli uda się to w tym roku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!